Jako, że mamy długi weekend majowy i trochę czasu na to, żeby się zastanawiać, to na początek muszę Państwu zadać pewien wysiłek intelektualny. Wysiłek, który będzie związany ze zrozumieniem zdania wypowiedzianego przez wybitną polską intelektualistkę, pisarkę, panią Manuelę Gretkowską. Oto ta wybitna umysłowość XXI wieku, której niegodna jest nosić ziemia nadwiślańska, wypowiedziała zdanie, które przejdzie do annałów historii jako jedna z najpiękniejszych i najbardziej pojemnych sentencji ludzkości. Pani Gretkowska powiedziała, jak to w naszej historii bywa, symbolem buntu polskiej inteligencji stała się kobieta biorąca w usta. Tak, wiem, nie powinni nas w tej chwili oglądać zbyt młodzi ludzie, a także ci, którzy nie są odporni na ekstazę nerwową, bo jak Państwo czujecie, zaczyna Was ogarniać ekstaza nerwowa, będąca zachwytem nad głębią tej intelektualnej studni bez dna, jaką stała się polska inteligencja w osobie pani Manueli Gretkowskiej. Kobieta biorąca w usta jest symbolem buntu polskiej inteligencji. To zdanie, na pozór takie błahe, na pozór nawet zalatujące wulgaryzmem, tłumaczy nam bardzo wiele. Po pierwsze, tłumaczy nam, że wobec daremności wysiłków dzisiejszej opozycji politycznej, opozycja nawiązała kontakt z innymi cywilizacjami i posługuje się tajemniczym kodem. To już nie pierwsze wystąpienie przedstawiciela intelektualnej opozycji, które nawiązuje do tego nieprzebranego kodu. Jak Państwo pamiętacie, jako pierwszy w swojej dobroduszności i prostoduszności serca uwagę na ten sojusz niespodziewany z inną galaktyką zwrócił uwagę pan Lech Wałęsa. Został prawdopodobnie skarcony przez swoich promotorów za to, że zbyt jasno wypowiedział ostatnie rachuby polityczne Platformy Obywatelskiej i Koalicji Europejskiej. Teraz Manuela Gretkowska znowuż nadała w kosmos kod, który został zrozumiany i odebrany w tej galaktyce i galaktyka zmierza z odsieczą. Uwaga, proszę Państwa, czeka nas niespodziewany wysyp czerwonych ludzików. To są przybysze z galaktyki, która zacznie już wspiera intelektualistów trzeciej RP. Intelektualista trzeciej RP to brzmi zresztą bardzo tajemniczo, bo nie oznacza to, co mogłoby na pierwszy rzut oka oznaczać. Nie możemy w naszej jasnoduszności i prostocie umysłu pojmować słów takimi, jakimi są. Musimy te słowa rozbierać na czynniki pierwsze. A więc, jako się rzekło, jest to po pierwsze nawiązanie kontaktu z inną galaktyką, i tu już szykują się tajemne posunięcia, o których jeszcze nie wiemy, ale które poczujemy. I po drugie, jest to rozszyfrowanie kondycji intelektualnej i moralnej dzisiejszej warstwy intelektualnej. Tych, którzy sami mianowali się intelektualistami, bo jak Państwo wiecie, panowie tacy jak Mieszkowski, Frasyniuk, no, nie dysponują zbyt bogatym wykształceniem formalnym, ale jakżeż są wykształceni życiowo. A zatem trudno im odmawiać przynależności do tej elity intelektualnej, o której mówi pani Manuela Gretkowska. Jaka jest konduita tej elity? Ano konduita tej elity intelektualnej i jej poziom niezbadanej moralności jest taki, jak poziom kobiety biorącej w usta. Rozumiem, że nie za darmo. Rozumiem, że to branie w usta jest opłacane. A więc nazwę tej profesji znamy. Przymioty moralne i etyczne związane z tą profesją są nam znane. I wszystko jasne. Gdyby nie Manuela Gretkowska,
Jak długo musielibyśmy się głowić, z kim mamy do czynienia, słysząc termin intelektualiści trzeciej RP. Teraz już wiemy wszystko. A teraz o sprawie poważniejszej, pomimo że majowy weekend, i o sprawie z samego brzucha tego rządu. Otóż okazuje się, że na siłę promowana jest w tej chwili ustawa likwidująca Państwowy Instytut Geologiczny i na jej miejsce wprowadzająca Państwową Agencję, czy Polską Agencję Geologiczną. Na pozór tylko zmiana nazwy. Otóż nie. Polski Instytut Geologiczny w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Został założony w 1919 roku i rzeczywiście ma wielkie osiągnięcia w dziedzinie, którą się zajmuje. W Państwowym Instytucie Geologicznym połączona jest hydrologia i geologia. Bo to bardzo ważne, bo większość zasobów wody posiadamy w skałach. I teraz pan Orion Jędrysek, naczelny główny geolog kraju, forsuje powstanie Polskiej Agencji Geologicznej, która będzie dysponowała kilkukrotnie, mówi się nawet ośmiokrotnie wyższym budżetem niż zatrudniający 850 osób Państwowy Instytut Geologiczny. Będzie rozdzielona, jak już powiedziałem, hydrologia od geologii, co spowoduje niesłychany bałagan. Dlaczego to się rozdziela? Dziś Państwowy Instytut Geologiczny wykonuje swoje zadania bardzo dobrze. Chroni polskie zasoby wody. Jak Państwo wiecie, wojny zwykle zaczynały się i zaczynają do dziś o wodę. W świecie. Do dziś trwa taka niewypowiedziana wojna na przykład pomiędzy Tadżykistanem i Uzbekistanem o wodę z Pamiru. A byłem tam, widziałem, mogę zaświadczyć. Trwa podjazdowa wojna o wodę. I dziś lekkomyślnie powodujemy przekształcenia, które zresztą zyskują bardzo złe recenzje. Właściwie wszelkie opinie specjalistów czytających projekt nowej ustawy są negatywne. Ale pan Orion Jędrysek prze do tego, żeby powstała Polska Agencja Geologiczna, której prezesem prawdopodobnie zostanie sam. Jego kadencja będzie trwała przez 5 lat, będzie nieusuwalny. Będzie miał ogromne plenipotencje, będzie mógł zawierać umowy z prywatnymi spółkami. Uwaga, woda, prywatne spółki. Czy to nie budzi już pewnego zastanowienia? Ale to jeszcze nie wszystko. Ta agencja przejmie cały majątek Państwowego Instytutu Geologicznego i de facto w jednych rękach, nie do końca kontrolowanych, bo to będzie taka wydzielona jakby już instytucja, znajdzie się wszystko, co jest związane z geologią, zasobami, wodą. Co więcej, pan Orion Jędrysek ma dosyć mocarstwowe plany, bowiem odkupił właśnie od Rosjan współrzędne działki na oceanie, działki oceanicznej, do której prawa już zakupiliśmy i z której mamy eksploatować między innymi metale ziem rzadkich. Jest to ponad 2000 metrów pod wodą. Nikt jeszcze nie prowadzi takiej eksploatacji, ale pan Orion Jędrysek już jest gotowy. Udzielił wywiadu w Sputniku, gdzie go bardzo chwalą. Teraz kupi okręt oceaniczny, bo przecież bez okrętu się nie da i tak dalej, i tak dalej. Niedawno gościł na Jamajce, gdzie rozmawiał o dnie oceanicznym. Tak więc mamy pana Oriona Jędryska, który nie do końca dba o koncesję na eksploatację bogactw, które mamy w Polsce. Przedłuża się proces wydawania koncesji zarówno na wydobycie węgla kamiennego, jak i brunatnego, jak i innych kopalin, których w Polsce nie brakuje. Z winy właśnie głównego geologa się to przedłuża, ale główny geolog zajmuje się eksploatacją dna oceanicznego. Do tej sprawy powrócę, bo ona jest dosyć bulwersująca, a znana tylko wąskiemu gronu osób. Oto możemy się z dnia na dzień obudzić w innej rzeczywistości, w której naszymi zasobami geologicznymi będzie zarządzała już inna firma, która będzie na przykład sprzedawała możliwość wydobycia prywatnym
spółkom. I w ten sposób na przykład woda może trafić w ręce te, których obawiamy się, że może trafić. Polska woda. Musimy o to już dziś zabiegać. Musimy tego pilnować, bo może to się stać przedmiotem przekupstwa i agresji. Jak już powiedziałem, z wojny odbywają się o wodę. Nawet bez prądu możemy sobie dać radę. No nie w miastach, ale w ogóle możemy sobie dać radę. Natomiast bez wody i bez żywności nie. Dlatego zwróćcie Państwo uwagę, po pierwsze, na to, co się dzieje w Ministerstwie Rolnictwa, bo właśnie następuje zmiana na stanowisku, nazwijmy to najprościej, głównego lekarza weterynarii kraju, a właściwie to jest taki urzędnik w randze wiceministra, który odpowiada za weterynarię, niezwykle ważna funkcja. Z moich przecieków wynika, że tym razem będzie to bardzo przyzwoity człowiek, więc albo pomyłka, albo coś idzie w dobrym kierunku. Zobaczymy, ile się utrzyma na stanowisku i co zdoła zrobić, bo to szczególnie taniec z rosyjskimi służbami. No i druga rzecz to geologia i tam następujące przemiany. Wszystko to budzi dosyć duże zastanowienie. Dlatego o tym Państwu mówię. Zobaczymy, jak będzie odzew strony rządowej, jeżeli w ogóle będzie. Sprawa, którą kontynuuję od jakiegoś czasu, systemu Viatol. Wszystko wskazuje na to, że firma Kapsch, Nolens Volens, będzie obsługiwała cały system monitoringu i poboru opłat na drogach ekspresowych. Mówiąc krótko, będzie monitorowała polskie drogi, przekazując dane nie wiadomo gdzie. Podejrzewam, że z tych danych bardziej obficie korzysta Moskwa i Berlin. Nie mówiąc o tym, że firma zarabia bardzo dużo, to jeszcze dane nie są zabezpieczone przez państwowe organy państwa polskiego. Firma Kapsch szaro gęsi się na polskim rynku od czasów Kiszczaka. Tusk ją bardzo obficie promował. Teraz pan Nowak na Ukrainie usiłuje przepchać również rozwiązania Kapsza, austriackiej firmy, nominalnie austriackiej firmy. Jak już mówiłem, konkurencyjną ofertę ma Polski Instytut Łączności. Jest on sabotowany. Ta oferta jest sabotowana, a cały system jest do zrobienia. Nie jest to takie trudne. Tymczasem ci, którzy się na tym nie znają, ale usiłują stwarzać wrażenie tego, że się znają, roztaczają wokół nimb, że tylko Kapsch może nas uratować. Dziwną sprawą jest to, że umowę z Kapszem podpisują ministrowie. I to aż trzech ministrów podpisało. Za darmo? Dlaczego? Rozszyfrujcie Państwo, którzy ministrowie zaangażowali się osobiście w negocjacje z firmą Kapsch i czy za darmo. System Viatol to powód do smutku i wstydu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przez 4 lata nie potrafiono z tym nic zrobić. A teraz przed wyborami jeszcze unosi się wokół tego straszliwy smród. CBA powinno wkraczać już w to wszystko bardzo szybko. A ja doradzałbym przyszłemu parlamentowi powołanie komisji śledczej do spraw umów i negocjacji dotyczących systemów Viatol, żebyśmy się dowiedzieli, czy poza panami Z i H i panem W zatopionym w Ministerstwie Infrastruktury, podpowiadającym ministrowi Adamczykowi wprost do łóżka, jeszcze inni lobbyści firmy Kapsch działają i jak działają. Ta działalność lobbyingowa oczywiście jest nierejestrowana, więc trudno ją udowodnić. Komisja śledcza, tak, drodzy Państwo i drodzy ci, którzy macie tam interesy. Także oficerowie, którzy tam grzebiecie. Komisja śledcza, żeby to wszystko chociaż trochę wyszło na jaw. Bo że bardzo wyjdzie, to już się nie łudzę. Spójrzcie Państwo na to, co wyszło i wyjdzie z komisji Amber Gold. Już mogę Państwu powiedzieć, nic nie wyjdzie. Jedynie promocja pani Wasserman wychodziła z tego i paru innych postaci. A poza tym nic. Dla Państwa żadnej korzyści. Tylko koszty związane z działalnością komisji. Raport tej komisji będzie tak odkrywczy, że będzie stwierdzał, że A to jest pierwsza litera alfabetu, a
prawdziwi sprawcy afery Amber Gold nie zostaną nawet ujawnieni. Dlaczego? No, jeden z nich jest właśnie głównym sponsorem zwycięzcy wyborów prezydenckich na Ukrainie. Więc Państwo rozumiecie. Nielzja, jak to mówią. Nie wolno. Pani Wasserman jakoś zanikła. Gwiazda polskiej polityki. Niespełniona. Bo to, co zrobiła w Krakowie, to już bardzo smutne. W czasie wyborów prezydenckich. Kogo wprowadziła do Rady Miasta Krakowa, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Bo to ludzie tak jakby wyjść na ulicę i kogoś złapać po prostu. I jeszcze nie mieć szczęścia, bo jak się ma szczęście, to się złapie osobę przyzwoitą i porządną. Więc komisja Amber Gold przyniesie efekty żadne. No, na szczęście nie podniecaliśmy się tym za bardzo, więc może nie będziemy rozczarowani. Ale komisja dotycząca wiatol i systemu poboru opłat, ujawniająca, ile państwo polskie wyłożyło pieniędzy na budowę chociażby tak zwanych bramownic, których jest około 1000, a każda kosztuje potężne pieniądze. I jak to teraz wszystko jest zarządzane, skąd nawet prozaicznie brany jest prąd i tak dalej. No wszystko to razem, gdyby wyświetlić, okaże się, że to materiał na niezłą książkę z gatunku thriller ekonomiczno-szpiegowski. Zaręczam, że może być to ciekawe. Oczywiście komisja do niczego nie dojdzie, bo żadna komisja w polskim parlamencie do niczego nie doszła, poza spektaklem i promocją polityków zasiadających w tej komisji. No ale zawsze trochę światła, trochę zdziwienia, trochę nowych postaci, trochę ciekawych przesłuchań. Czyli tego takiego teatrum, które my wszyscy potrzebujemy od polityki, się ukaże. W Brukseli odsłonięto tablicę. Właściwie polska ambasada odsłoniła tablicę ku czci Bronisława Geremka, który w latach 2004-2008 zamieszkiwał w pewnej kamienicy, przed którą odsłonięto tablicę. Aż musiałem łyk kawy pociągnąć, bo postać Bronisława Geremka, człowiek, który jak mógł zwalczał polską niepodległość. Człowiek, który jak mógł niszczył żywioł autentycznego polskiego patriotyzmu. Taki człowiek jest do dziś czczony przez polską dyplomację. Prawo i Sprawiedliwość, jak widać, znalazło sobie nowego patrona w osobie drogiego Bronisława Geremka. Można by, puentując losy Geremka, stwierdzić, jakie życie, taka śmierć. Zaczynało się od ganienia z naganem w ręku w skórzanej kurce, a skończyło się, Państwo wiecie sami, jak. Bronisław Geremek, polski patriota, to nie był. O, wiem, już gromy polecą mi na głowę teraz, że tak twierdzę, ale proszę przedstawić chociaż jeden dowód na to, że Bronisław Geremek był polskim patriotą. Czekam na odpowiedzi. Zróbmy kolejny quiz. Przedstawcie Państwo dowód. Także Państwo intelektualiści, a la Manuela Gretkowska czy Tomasz Lis, przedstawcie dowód na to, że Bronisław Geremek był polskim patriotą i uczynił chociaż jedno patriotyczne polskie działanie. Pozdrawiam. Rzecz, która bulwersuje i zastanawia. W jednej z parafii, z warszawskich parafii na Bielanach, dopuszczono do tego, żeby kobiety rozdawały Najświętszy Sakrament. Jak to skomentować? To po prostu bluźnierstwo. Proboszcz, który na to zezwolił, powinien być ukarany. Kobiety nie mogą rozdawać Najświętszego Sakramentu w religii katolickiej. Tak jak i nie mogą sprawować mszy świętej. Czy to się komuś podoba, czy nie, mało mnie to obchodzi. Tak jest. I dopóki Kościół się nie zmienia, i dopóki ma twarde reguły, dopóty będzie siłą porządkującą świat. Jak zacznie się to zmieniać, to już nie będzie Kościół. I tam już nie będzie Boga. Żeby to było jasne. Mówię o tym dlatego, żeby wspólnie z Państwem zastanowić się nad tym, jak mamy reagować na bluźnierstwa. Codziennie obraża się katolików w Polsce. Ostatnio jakieś protesty bananowe, o których już wspominała intelektualistka Manuela Gretkowska. Protesty bananowe. Wychodzi czereda i zajada banany. No to niech zajada na zdrowie, bo to nawet zdrowe pożywienie. Tylko po co sygnalizować, czym odżywiali się ich przodkowie? I to w niedalekiej linii.
Po co to wszystko tak jawnie demonstrować? Przecież to jest jakaś pornografia intelektualna po prostu. A publikowanie w sieci szeroko wizerunków Najświętszej Marii Panny z tęczową koroną i bananem w ustach to kolejny po spektaklu klątwa, po wyczynach Nergala, gest sądujący, na ile możemy pozwolić. No i my pozwalamy, bo jesteśmy cierpliwi. Pozwalając jednak, albo tolerując, nie możemy tego nie nazywać. Otóż jest to prowokacja, która może zaognić stosunki w społeczeństwie. I może ktoś na to liczy. Bo ostatnio dużo prowokacji, które mają zaogniać stosunki w naszym społeczeństwie. Trochę z innej beczki z uwagą śledzę spór pomiędzy tak zwaną konfederacją zrzeszającą pana Brauna, narodowców i całą resztę, a Tomaszem Sakiewiczem z Gazety Polskiej. Otóż z jednej strony padają słuszne zarzuty o to, że społeczeństwo jest niedoinformowane o problemie tak zwanego mienia bezspadkowego i roszczeń żydowskich, a z drugiej strony padają oskarżenia, że podgrzewanie kwestii antysemickich to ruska robota, ruskie onuce, Rosją cuchnie i tak dalej, i tak dalej. Nie rozumiem, dlaczego Konfederacja sama się podkłada, wystawiając na przykład na listy wyborcze panią Rosjankę, która broniła nocne wilki i zachowywała się jak najczystsza agentka Putina, najszczersza. A ma polskie obywatelstwo i kandyduje teraz z ramienia Konfederacji. Nie rozumiem tego. Oczywiście telewizja publiczna w sposób brudny wyciąga wszelkie możliwe haki teraz przeciwko Konfederacji, bo okazało się, że Konfederacja przekroczy 5%. Byłem przekonany od początku, że w wyborach europejskich teraz zdobędą i to dużo więcej niż 5%. Więc rozpoczęła się narracja ze strony tak zwanych mediów publicznych, które są we władzy Prawa i Sprawiedliwości, mająca zniszczyć Konfederację. A ja na to wszystko spoglądam trochę z dystansu i widzę, jak miny Schetyny i innych ludzi nie do końca ortodoksyjnie patriotycznych rozpływają się w uśmiechach. Tak. Bijcie się pomiędzy sobą, a skorzysta na tym rzeczywista agentura i rzeczywiści beneficjenci polskich sporów od wieków. Powiedziałem kiedyś, jako pewien konstrukt intelektualny, który nie wiem, czy do końca jest możliwy, bo to jednak jest pewna dynamika społeczna, emocje i inne rzeczy, że najlepszym rozwiązaniem po wyborach jesiennych byłaby koalicja, przymusowa koalicja PiS-u z Konfederacją. I oczywiście z obu stron zaatakowano. Z jednej strony właśnie pan Sakiewicz i jego wyznawcy stwierdzili, że to jest niemożliwe, bo mamy do czynienia z ruskimi onucami, wariatami, ludźmi szkodzącymi polskiej niepodległości. A z drugiej strony oberwało mi się nawet od przemiłego Stanisława Michalkiewicza, który stwierdził, że to nie jest dobry pomysł i że chyba miałem gorszy dzień, wymyślając coś takiego. Otóż oczywiście nikomu to się nie będzie podobało, a ja nadal twierdzę, że po wyborach PiS będzie skazany na koalicję z Konfederacją. Im bardziej zbabrzecie sobie teraz stosunki pomiędzy sobą, tym trudniej będzie osiągnąć taką koalicję i nie daj Boże jeszcze do władzy przyjdą jurgietnicy. Zastanówcie się nad tym, czy interes Polski nie jest ważniejszy niż wasze wszystkie partyjne i inne ambicyjki. To zaczyna być niesmaczne i głupie. Chyba, że ktoś w tym sporze bierze obce pieniądze i jest zainteresowany w podgrzewaniu sporu. Tak to sobie uczciwie powiedzmy, bo Polska jest ważniejsza niż te wszystkie interesiki zarówno Konfederacji, jak i PiS-u. I mam w nosie, czy mnie teraz funkcjonariusze partyjni jednej czy drugiej grupy zhejtują, jak to mówi modnie młodzież, ponieważ mówię, co myślę, bo żyję za to, że płaci mi się za myślenie niezależne. W różny sposób. Żeby tak nie tylko o polskich sprawach, to proszę zwrócić uwagę na głęboką niesprawiedliwość, jaka dzieje się w tej chwili na arenie międzynarodowej. Otóż z jednej strony mamy Arabię Saudyjską,
która uznawana jest za naszego przyjaciela. W Arabii Saudyjskiej nie ma w ogóle mowy o prawach człowieka. Ostatnio wykonano wyrok śmierci za treści, które pewna osoba upowszechniła na WhatsAppie, w komunikatorze WhatsApp. Wydano wyrok śmierci za to. Jest cenzura. Nie dopuszcza się chrześcijaństwa do przestrzeni publicznej w żaden sposób. Co więcej, armia saudyjska popełnia rozmaite zbrodnie wojenne w Jemenie. Morduje dzieci w Jemenie. Żołdacy saudyjscy są akurat szkoleni w tej chwili przez ekspertów z Bundeswehry, ale też przez ekspertów amerykańskich. Czyli Arabia Saudyjska to nasze syny. A taki Iran, który w swoich nowożytnych dziejach nigdy nie prowadził wojny najeźdźczej. Cały czas się broni. Jest uznawany za państwo diabelskie i wroga. Państwo terrorystyczne. I nawet teraz, jak mówię te słowa, to oczywiście wiem, że zaraz rozlegną się opinie, że oto ruska onuca znowu zapchała mi usta, bo mówię jak jest. Mówię sprawiedliwie jak jest. Persowie w nowożytnej historii nie prowadzili z nikim grabieżczej, złej wojny. Żyją tak jak chcą, rządzą się tak jak chcą, mają spory wewnętrzne takie, jakie mają, ale są państwem niepodległym. Niepodlegającym ani Rosji, ani Stanom Zjednoczonym, ani Chinom póki co. Potęga Chin rośnie z dnia na dzień i niedługo przewaga chińska, także militarna, stanie się faktem. Bo że przewagę gospodarczą posiadają Chiny nad Stanami Zjednoczonymi, to mówią wszystkie liczby. Spójrzcie Państwo na wykład Pata Buchanana niedawno, w którym stwierdził wprost, ci, którzy mówią, że Stany Zjednoczone mają jeszcze przewagę nad Chinami, są po prostu niedoinformowani lub ślepo informowani. Taki jest świat. Tak to się wszystko zmienia. Jeżeli Państwo będziecie lecieli przez Singapur, zobaczcie na lotnisko w Singapurze i na największy sztuczny wodospad, jaki na tym lotnisku zbudowano. Wtedy zobaczycie Państwo, jaka ogromna przepaść zaczyna być między Azją a Europą. Europa nie jest pępkiem świata. I czas się z tym pogodzić. W Polsce zakończył się strajk nauczycieli. Na fundusz strajkowy zebrano, pan Broniarz i cała reszta tych wichrzycieli zebrała 8 milionów złotych. Gdyby to podzielić na nauczycieli, to każdy dostanie po 13 zł. Tyle jest w stanie z ZNP i wszyscy inni prowodzący strajku wrócić nauczycielom za to, że nie dostaną prawie miesięcznej pensji. Opłacało się? Sami sobie odpowiedzcie. Nauczyciele także. Ja rozumiem problemy tej grupy zawodowej i rzeczywiście edukacja była traktowana po macoszemu przez długi czas w Polsce, ale strajk pod wodzą pana Broniarza to nie najlepsza metoda na poprawienie etosu i poziomu materialnego zawodu nauczycielskiego. Jakże ważnego oczywiście. Niepostrzeżenie minęła druga rocznica śmierci pani Magdaleny Żuk. Tak jak przewidywałem od samego początku, prokuratura w Jeleniej Górze nic nie wskurała, nic nie zrobiła. Pomimo szumnych zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie nie wiemy nic. Sprawa wypłynęła i odświeżyła się trochę, bo dziennikarze TVN, nie mając już nic lepszego do podbijania swojej popularności, zmanipulowali rodzinę i zabrali ją do Egiptu, żeby coś tam wykryć. Nic nie wykryli, bo to oczywiście było wiadomo od początku, ale zrobili trochę zamieszania. Sprawa jest poważna, dlatego że polska młoda dziewczyna została zamordowana w Egipcie, a stworzono wszelkie prawdopodobieństwa, że popełniła samobójstwo, że to był nieszczęśliwy wypadek, że właściwie to była niestabilna psychicznie. Nieprawda, ona była stabilna psychicznie. Jeżeli zachowywała się w sposób dziwny, to zachowywała się tak dlatego, że była pod wpływem ogromnego stresu, a może i substancji psychoaktywnych. Wątek, który podano ostatnio, mówiący o tym, że podano jej khat, to jest brednia kompletna, dlatego że khat, akurat o tym dobrze wiem, to jest substancja, którą używają narody, zwłaszcza mieszkające blisko Morza Czerwonego, ale także Jemeńczycy. Substancja pobudzająca. Khat nie powoduje żadnych syndromów narkotycznych.
trochę euforyzuje i pobudza, bardzo niszczy zęby. W rejonach pustynnych, tam gdzie żyją pustynne plemiona arabskie, można zauważyć, że mężczyźni coś ciągle żują w ustach i wypluwają taką czarną substancję. To jest właśnie khat. On dosyć mocno uszkadza zęby, ale no, jakoś tam działa jak kawa. No. Więc trop z khatem nie jest moim zdaniem sensowny. Natomiast pytanie do prokuratury w Jeleniej Górze. Dlaczego przez 2 lata nie zrobiliście nic? Nie ściągnęliście nawet papierów śledztwa egipskiego, które było byle jak prowadzone. I rodzina Magdaleny Żuk rzeczywiście może mieć słuszne pretensje o to, że 2 lata trwa już wyjaśnianie newralgicznej sprawy, która wstrząsnęła polską opinią publiczną i nie dzieje się nic. Kiedy przerwiemy ten niezwykły krąg niemożności, jeżeli chodzi o takie newralgiczne śledztwa? Kiedy coś wreszcie do końca się rozwiąże? Kiedy coś wreszcie do końca poznamy? Przy każdej takiej sprawie musi być po prostu to niedołęstwo, ta zła wola, ta głupota, a może Jelenia Góra, prokuratura w Jeleniej Górze nie chce do końca odsłonić układu narkotykowego z Dolnego Śląska. Bo przy okazji tej sprawy zaczęły wychodzić też i inne. Ja przypomnę, że burmistrz Bogatyni, który tak obficie mi się odgrażał i tak mnie postponował na sesjach swojej Rady Miasta, ponieważ zarzucałem mu, że toleruje przestępczość narkotykową, właśnie przebywa w areszcie. Podobnie jak jego kolega Sławomir Z. Były prominentny menadżer pisowski w spółkach Skarbu Państwa, także przebywa w areszcie. Obaj zostali aresztowani pod dosyć poważnymi zarzutami, a szczególnie pan G., były burmistrz Bogatyni. Sprawa się nie skończyła, panie G., bo ten pana układ zostanie wyjaśniony do końca. Ja przyjadę do Bogatyni na spotkanie, a przy okazji też przedstawię nowe informacje dotyczące układu narkotykowego, produkcji narkotyków i przemytu narkotyków w tym worku bogatyńskim, sięgającym do Zgorzelca. I różnych ciekawych firm, które także w Zgorzelcu się znajdują. Więc to wszystko jeszcze przed nami. 2 lata to za długo. Mówiłem, żeby przenieść śledztwo z Jeleniej Góry, bo tam nic się nie wykryje. Ministerstwo pozostało głuche na takie, przecież nie tylko moje opinie, no i efekt jest jaki jest. 2 lata nic, efekt nic. To oburzające. Pan Sikorski, pan Radosław Sikorski. Było, nie było szef polskiej dyplomacji, a więc człowiek, który powinien savoir vivrem być za pan brat. Odpowiedział kobiecie, pani posłance Krystynie Pawłowicz, w polemice twitterowej: bujaj się, wariatko. Ot, inteligent. Bujaj się, wariatko, odpowiada profesor Krystynie Pawłowicz. Która jest oczywiście osobą temperamentną, budzącą emocje, ale żeby aż tak? Pan Radosław Sikorski i te białe proszki, ależ to dewastuje. I teraz na koniec kilka informacji, które mogą być ciekawe i ważne. Po pierwsze, nasza księgarnia www.gadowskiksiegarnia.pl działa pełną parą. Przepraszam Państwa za różne niedogodności, ale to było związane z masowymi zamówieniami. Rzeczywiście bardzo dużo tego ciągle jest. A nasza załoga jest bardzo szczupła, właściwie bardzo nieliczna. Stąd mogą się zdarzać błędy, one już są eliminowane. Więc tak, mamy pod dostatkiem Szlak trafił. Książki, która bulwersuje i budzi duże dyskusje, a cieszy się niesłychaną popularnością, choć programowo nie dajemy ją do Empiku, nie dałem ją do żadnej dużej sieci. Tym razem Państwa uwadze polecam wątek agentury rosyjskiej, pewnego generała, autentycznego generała GRU, który lubi prowadzić własnoręcznie operacje w Polsce, prowadzi je z autentycznych miejsc, które opisuje i za pomocą autentycznych technik, które też opisuje. Skąd to wiem? Kiedyś o tym opowiem. Tu w książce to jest zawarte. To spowodowało już bardzo nerwowe reakcje w pewnych kręgach. Chociaż książka, przecież jak mówię, nie jest publicznie kolportowana. Rozeszło się jej bardzo dużo. Można powiedzieć, że dorównuje już bestsellerom Empiku na pewno w ilości sprzedaży. Zachęcam. Szlak trafił do dostania w naszej księgarence. Bardzo dobra książka sensacyjna Artura Kawki, który niedługo będzie naszym autorem już takim stałym.
sensacyjna o ingerencji Rosjan w polski gaz, w polską energetykę, oparta na faktach. Sensacja dosyć naprawdę dobrze napisana przez Artura Kafkę. Niebezpieczne sąsiedztwo. I cały komplet dzieł Song Hongbinga. W niedługim czasie zamieszczę wywiad z Song Hongbingiem, który przeprowadziłem jakiś czas temu, ponad 2 godziny nagrany, bardzo interesujące dla mnie odpowiedzi. Wszystkie tomy Wojny o pieniądz Song Hongbinga już są w naszej księgarni. Oprócz tego jest nowa książka Tomasza Cukiernika o tym, co nam dała Unia Europejska. To taka propozycja na czasie. Też do dostania już w naszej księgarni. Jest porywająca i świetna książka o Świętej Inkwizycji. Każdy z Państwa, kto przeczyta książkę o Świętej Inkwizycji, zobaczy, jakie będzie jego zaskoczenie. Prawda o Świętej Inkwizycji, zakłamana przez wieki. Polski autor, bardzo dobra książka, bardzo zwalczana, niepropagowana zupełnie jest u nas. I oczywiście Norman Finkelstein, Przedsiębiorstwo Holokaust, książka, która wyjaśnia bardzo wiele z tego, co się dzieje teraz wokół nas. To wszystko w księgarni www.gadowskiksięgarnia.pl. Zapraszam na stronę www.gadowskiwitold.pl. Tam można czytać publicystykę, oglądać komentarze, wspierać niezależność w różny sposób, wesprzeć końcową fazę produkcji filmu, który niebawem będziecie Państwo mogli obejrzeć. I także w niedługim czasie uruchomimy zbiórkę funduszy na Marsz Życia Polski i Polaków, ponieważ tam pewne koszty są związane z tym, że jednak bardzo wiele Państwa przyjedzie, to będą już w tysiące liczone osoby. Więc przypominam, 14 sierpnia tego roku Marsz Życia Polaków i Polonii w Auschwitz. Zapraszam w gościnę do Salezjan i potem przechodzimy do obozu. Będzie naprawdę ważne przeżycie. Ksiądz Małkowski poprowadzi różaniec. Wszystko to tak się zbiega. Tak więc zapraszam jeszcze raz na stronę www.gadowskiwitold.pl. Tam możecie Państwo wspierać, dyskutować, oglądać, czytać. Tworzymy Dom Polski. To też będzie odrębny komunikat, ale też to powstaje. Jak widzicie Państwo, bardzo dużo jest tych rzeczy. Jestem sam jeden, więc czasami i nie odpowiadam na różne listy. Dostaję tego bardzo wiele i w różny sposób zawalam, ale wybaczcie Państwo. Staram się ile mogę. Doba ma 24 godziny, a ja już nie jestem najmłodszy. Wszystkiego najlepszego, dobrego wypoczynku. Pozdrowienia.